Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w nowym odcinku Zagrajmy w Ciemności Gordota. Witam was w trzecim odcinku i chyba musimy wrócić już do Diega, bo tutaj otworzyliśmy to, mamy liścik. Wydaje mi się, że do Diega idziemy już na spokojnie z całym raportem. Mam nadzieję, że nic mnie nie zeżre po drodze. Także zobaczymy. Okej. Tak, pójdziemy sobie tędy. Zaraz powinniśmy być już u Diega, także na spokojnie. Właśnie, sprawdzę sobie, o której zaczęłam odcinek, jak już minęły może minutka, dwie. Dobra, do 45 będę sobie nagrywać, w porządku. Wydaje mi się, że uda nam się skończyć tą serię w 4 odcinkach. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak będziemy postęp szybko robić. Ale tymczasem idziemy do Diega, zdać mu raport. Tak mi się wydaje, że to już powinniśmy zrobić. Diegos, cześć. Tak jest. W sprawie Wiktora, co chcesz mi powiedzieć? Gdy byłem w komnacie Oldricka, doznałem swojego rodzaju wizji. Pamiętam, że dostrzegłem w niej twarz jednego z kopaczy. Tym kopaczem był Wiktor. Jak to był? Zabiła go jakaś niezauważalna moc albo coś cholernie szybkiego. W skrzyni znalazłem list, którego autorem był Oldrick. Magnat pisał o jakimś amulecie. Ten amulet, trzeba go koniecznie znaleźć i dostarczyć magom ognia. To nie wszystko. Potrzebowałem wytrychów, dlatego poszedłem do swojego magazynu. W magazynie znalazłem martwe ciało Wertera. Że co? Z tego może wyniknąć nawet wojna między obozami. Proszę cię, trzymaj język za zębami. Postaram się to jakoś załatwić. Aha, a co ja mam sobie teraz zrobić? Przepraszam. Boże, czemu ta gra naprawdę zmusza mnie do tego, żebym ja musiała odpalać cały czas sobie solucje? Bo ja naprawdę już znowu nie wiem, co zrobić. Zdaliśmy mu raport o Wiktorze, o Ulfie. I co dalej? Przepraszam, mam teraz zrobić. Dziennik mi jak zwykle nic nie podpowiada. Także naprawdę fajnie. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz, co mi tutaj powie, to co potrzebuję. Z tego co widzę... to Diego powinien nas odesłać do Torusa, ale tego nie zrobił. Nie wiem, spróbuję się do Torusa przejść. Może to coś da. Torus, słuchaj, musimy pogadać chyba. Nadal tutaj stoisz, fajnie, Torus. No i nie mogę, oczywiście tak, gra się zjebała. Naprawdę świetnie. Według solucji zrobiliśmy wszystko tak, jak powinniśmy. Znaczy się, no tak. Okej. No, odkopaliśmy tą księgę. Z Oskarem, Dustym i Zahirem rozmawialiśmy. Z Ulfem też. Wiktor, mamy z nim porozmawiać wcześniej. Porozmawiać wcześniej z Dustym, no tak. No, Diego powinien nas odesłać do Torusa, tego nie zrobił. Bo raporty mu daliśmy, a Diego ma wyrąbane. Chyba, że musimy chwilę poczekać, aż Diego się namyśli, co zrobić.
Może gra to w ten sposób przewiduje, że Diego powinien mnie zagadać za chwilę i powiedzieć mi, co powinnam teraz uczynić. Diego, czy to możesz mi coś powiedzieć wreszcie? No jak koniec? Nie denerwuj mnie, gościu. Dobra, jeszcze raz. Tutaj mamy list gończy, tak. Tutaj mamy listę podejrzanych, tak. No i tutaj mamy list do Wiktora. Znowu się ta muzyczka dziwna włączyła. Diego. Czy za każdym razem, jak będę otwierać ten list, to się będzie ta muzyczka pojawiać? Chyba tak. No i co ja mam zrobić, jak mnie Diego nie chce nigdzie wysłać? A ja wszystko sprawdziłam już. Może jeszcze raz tą księgę powinnam otworzyć? No nie wiem, co mam robić. Aha, nie mogę jej już otworzyć drugi raz. To fajnie wiedzieć. No Diego, czemu mnie nie odsyłasz do nikogo? Zaginiony magnat. No tak, zdaje mi się, że mam ich parę w swoim magazynie. No tak, no to zrobiliśmy to. Wydaje mi się, że powinno się coś zaktualizować. Ale no Diego mnie nie odesłał nigdzie. Wczytałabym się, ale nie zrobiłam nigdzie zapisu po drodze od początku odcinka. Dobra, spróbujemy się wczytać. I tutaj tak, no ta skrzynia jest oczywiście otworzona. Wszystko z niej zabrałam. Wiadomość przeczytałam. Czy coś jeszcze tu znajdziemy? Wydaje mi się, że nie. Także jeszcze raz się przejdziemy do Torusa, bo ja nie do końca rozumiem, o co... Znaczy się do Diego, bo ja nie do końca rozumiem, co tutaj się dzieje. Mamy tą całą księgę i to wszystko. Tutaj oczywiście chata, fajnie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. A czemu wy nadal tutaj jesteście? Przecież, aha, czyli ja was jednak muszę go zabijać. Dlaczego? Gościu. Czemu mnie... Czemu... Dobra, bo ten gościu mnie wyklepie, jak tak dalej pójdzie. Dlaczego odrywasz mnie od moich snów? Okej. Zrobimy im tutaj miazgę, bo oni muszą zginąć, z tego co widzę. Także pokonamy sobie panów. Skąd ty wziąłeś ten kij z gwoździem? No i w panach już nic nie ma, także... Okej. Tutaj jest prawda Nek. Torus, coś mi powiesz jeszcze? Wezmę sobie z tego martwego kopacza to, co mogę. A coś tutaj leży w tej chacie? Jeszcze może? Nie, tylko gościu jest martwy. No dobra. Może teraz się coś odpali. Tak mi się wydaje. Może jeszcze właśnie powiemy o tym gościu, którego zamordowaliśmy, bo przez to, że wcześniej nie zabiłam, to może coś się popsuło. Diegos, jeszcze raz pogadamy sobie. O, właśnie, teraz możemy. To tak, w sprawie Wiktora już przegadaliśmy. W sprawie Morvesa. Tak, co z nim? Nie żyje. Wpadłem w zasadzkę w chacie w pobliżu rowu. Morves razem z dwójką innych kopaczy próbował mnie zabić. Chociaż mam wątpliwości co do człowieka, którego zabiłem. Dasy twierdzi, że ubiorem Morvesa była czarna szata. Czasem człowiek, który mnie napadł, wyglądał raczej jak zwykły kopacz. Jeżeli masz wyrzuty sumienia, pozbądź się ich. Morves był niebezpiecznym człowiekiem. Niewykluczone, że to właśnie on stał za morderstwami w obozie. No są zabici. O, teraz możemy ruszyć. Przeszukałem obóz i przesłuchałem kopaczy. Niestety nie dowiedziałem się za dużo o Oldrigu. Wciąż nawet nie wiem, czy żyje.
W sprawie magnata porozmawiaj z Torusem, stój przy bramie. Z pewnością będzie miał dla ciebie informacje związane z zamordowanym Wiktorem. Właśnie, lecimy dalej. Dzięki. Teraz sobie zrobimy zapisik. Tutaj. I lecimy. Fucken. Znowu dostałam zawału serca. Tak na początku odcinka znowu. No faktycznie, jeżeli ktoś ma problemy ze sercem, to nie polecam, nie? Torus, mam cię tutaj. Diego powiedział, że możesz mi udzielić informacji w sprawie jednego z kopaczy. Kogo masz na myśli? Ten kopacz miał na imię Wiktor. Został przed chwilą zamordowany. Miał chatę w pobliżu południowej bramy. Na Beliara, niech ta noc wreszcie się skończy. Tak, ten kopacz zgłosił się do mnie parę tygodni temu. Mówił, że nękał go jeden z magnatów i groził mu śmiercią. Chciał złożyć zeznania, które miałyby rzekomo poświadczyć o czymś tam. Co ci konkretnie powiedział? Nic, spławiłem go. Kopacze wiecznie narzekają na strażników i magnatów, a ja nie mogę tego słuchać. Odesłałem go do chłopców z posterunku południowego. Kopacz miał u nich złożyć te zeznania. Idź na posterunek i porozmawiaj z moimi ludźmi. Masz tutaj klucz. Od czasu morderstw kazałem im nikogo nie wpuszczać. Rada na przyszłość. Czasami warto posłuchać zwykłego człowieka. Okej, pewnie dostałem jakiś wpis w dzienniku. Torus powiedział, że odesłał Wiktora do strażników z południowego posterunku, żeby tam złożył swoje zeznania przeciwko Oldrickowi. Posterunek mieści się w zawalonej wieży przy południowej bramie. Dobra, to idziemy tędy, chyba będzie bliżej. Pewnie tutaj jest akurat jakiś jumpscare ustalony, nie? Żebym tak zawału dostała przez przypadek. Wiadro wody, świetnie. Ja mam jakieś jedzenie chyba, no nie? Jakiś chlebek? Właśnie, możemy się troszeczkę... podjeść sobie czegoś. Piwo to może nie, ale ryż. Chciałabym, wiecie, nie latać tak z HP takim pustym. Tylko jednak troszeczkę się, no... Zjemy sobie trochę. Cały ten ryż pewnie zjem. No, prawie. I teraz zapiszemy sobie jeszcze raz. I lecimy. Czyli tak, już wiem, dlaczego ta zawalona wieża była zamknięta w takim razie. Podejrzewałam, że coś tam może być, bo to dziwne, że była zamknięta. Tutaj jest to, to kawałek dalej. No i jesteśmy już prawie przy wieży. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jak nie możesz otworzyć? Aha, fajnie jest. No nic. Aha, dobrze. Nie żyją panowie. To było do przewidzenia. Fuck! Co jest? Aha! Ja mam się teraz klepać z tobą? Fucken. Cholera, czemu mnie budzi? Dobra, czy ja się zapiszę tutaj przed tym magazynem? Dobrze, że się wyleczyłam, ale nie byłam przygotowana na to, że coś mi się tutaj pojawi. Trochę. Muszę się więcej bronić, bo ja tak troszeczkę, no... Nie spodziewałam się, że coś mnie zaatakuje. Oprócz tego, że dostałam zawał, że coś się pojawiło, to jeszcze to coś zaczęło mnie bić. Naprawdę super. Ale przynajmniej mamy lepszą broń, a nie ten dziadowski miecz. Podejrzewałam, że oni będą martwi, nie? Dobra, zrobimy sobie zapis tutaj. Sobie może od razu wyciągnę broń. Się pojawiasz tu? Nie siadaj na krześle. Dobra, widzę, że muszę chyba i tak przeszukać najpierw tych strażników. Pojawisz mi się już tutaj, czy nie? Nie, bo to ma być taki jumpscarek, nie? Broń wyciągnij. No broń wyciągnij, gościu. No, fucking, nie mogę się bronić. No, kurde mać.
Nienawidzę takich akcji, Jezu. Dobra, zapiszę się już w środku, bo widzę, że on się pojawia w momencie, jak ja tamtego ostatniego strażnika próbuję sobie przeszukać. Nagle zaczyna sobie wstawać wtedy. Dobra, wywalę sobie pochodnie i tutaj zrobimy zapis. A, to jak biorę amulet, to się tak dzieje. Możesz broń wyciągnąć wreszcie. Fuck. Uff, udało się. Ojej. Już tak się bałam, że się nie uda. Bo tak trochę miałam wrażenie, że na styk to robię. Miecz sędziego. Z ciebie nic nie ma, tak? Dobra, mogę wziąć pochodnie z powrotem. Tutaj coś mam. Mocne piwo. Leży tutaj jakaś mapa. Dobra, napój. Jest kufer. Oczywiście na wytrych. Prawo. Ach. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, lewo. Aha, dobra. Zeznania. Nie wiedziałam, że mają to w kufrze. To dobrze. Czy pewnie coś zaraz przyjdzie mnie tutaj zabić. Dobra, mamy trochę bryłek. Zanim ja to sobie przeczytam, mamy eliksirki. Weźmiemy sobie 50 razy 2. I dojemy jeszcze tym ryżem. Artefakty. Amulet, który Wiktor dostał od magnata. Ochrona przed bronią. Nie będę tego zakładać. Ale mamy... O, mamy lepszą broń. Naprawdę. 45 mi brakuje. I ciekawe, jak ja mam tą siłę niby sobie zdobyć. Aha, ja mam 10 punktów. I gdzie mam się nauczyć? Interesujące. No, mogę tą pochodnię moją zabrać. Dziękuję. Zrobiłam wreszcie zapis po tej... Jak to wzięłam? Chyba nie. Więc zrobię jeszcze jeden. Teraz sobie sprawdzimy to, te zeznania. Krótko przed zamknięciem posterunku przybył kopacz, który przedstawił się imieniem Wiktor. Twierdzi, że w obozie powstaje tajna organizacja czcząca Beliara. Organizacją ma rzekomo przewodzić wpływowy magnat Oldrick i nieznany osobnik. Kopacz nie chciał podać tożsamości tego drugiego. Wymogliśmy na kopaczu, aby się streszczał. Informacje, które nam podawał, wydawały się bardzo irracjonalne. Jako dowód przedstawił dziwnie wyglądający amulet. Kopacz uważa, że ów amulet dostał od magnata i jest to artefakt ciemności, który musi zostać przez nas zatrzymany. Twierdzi, że dla dobra obozu nikt nie może go odnaleźć. Po wyjściu kopacza mieliśmy wrażenie, że słyszymy szepty. Dobiegały ze skrzyni, w której umieściliśmy amulet. Zamierzamy sprawdzić, co on nam rzeczywiście przyniósł i czy naprawdę to dziwadło jest tak groźne. No, było groźne. Zabiło was, także. Jakiś wpisik w dzienniku mam? Nie, ale chyba musimy iść do Torusa powiedzieć, że jego ludzie nie żyją. Ciekawe, czy będzie zadowolony. Raczej nie. Także fajnie. Dobra, do Torusa tędy też wrócimy. Oj, Fletcher, ty nie wiesz, co się dzieje. Obok ciebie ludzie zginęli. Oj, oj, oj. Naprawdę. Mroczna noc. Ciekawa sprawa. Długo już trwa ta noc, ale no nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić, która jest godzina, ani się przespać. Także no cóż. Pozostaje nam tylko wrócić do Torusa. No i powiedzieć mu co nieco. Mam nadzieję, że to rozżyje. Tak jest, stoi tam przy bramie. Pytanie, czy jest sobą, czy nie. Raczej tak. Dobra, Torus. Odwiedziłem posterunek. Nie mam dobrych wieści. Co się wydarzyło? Twoi ludzie nie żyją. Ich ciała zaczęły się już porządnie rozkładać, więc są martwi od jakiegoś czasu. Niech to szlak. Znalazłeś coś w sprawie kopacza? Tak, znalazłem jego zeznanie. Jeden z twoich ludzi miał przy sobie amulet, który... Moment, mam ci coś do powiedzenia. Diego schwytał mordercę. Magnus próbował go zaatakować ostrzem, gdy był odwrócony i przeglądał dokumenty.
wydawał mi się podejrzany. Morderca został odprowadzony do lochów, tam gdzie jego miejsce. Zajmuje się nim teraz doktor. Z pewnością Magnus wkrótce zawiśnie. Magnus? Przecież to wydaje się być zbyt prosto. On nie mógł działać sam. Przyznam się do morderstw. To była ciężka noc. Dobrze się spisałeś, chłopcze. Wracaj do swojej chaty i wypocznij. Należy się nam odpoczynek. Moim zadaniem jest odnalezienie magnata, ale faktycznie wolę prowadzić śledztwo w dzień. Do zobaczenia. O, czyli jednak będziemy mieli możliwość pójścia spać. A z Diego mogę pogadać? A, dobrze, Diego nie ma. Świetnie. Dobra, robimy sobie kolejny zapis. I lecimy sobie do kogo? Do naszej chaty. Raczej potem powiedzieć do czego. Tak, do naszej chaty lecimy. Och, no cóż, ciekawie. Wydaje mi się, że coś tu naprawdę nie gra. Co prawda Magnus był podejrzany. No, wyglądał podejrzanie i mówił podejrzane rzeczy i zachowywał się podejrzanie. Ale wydaje mi się, że jest tutaj coś więcej jeszcze niż tylko Magnus. Także no. Czy ja będę mogła normalnie w spokoju iść się przespać? Czy obudzą mnie koszmary? Czy coś mnie zabije? Czy coś znajdę? O, Diego jest u mnie w chacie, dobrze. Nie siadaj na krześle. Diego? Diego? Co ty tu robisz? Musimy porozmawiać, to bardzo ważne. Słyszałem, że schwytałeś mordercę. Daj spokój, jesteś bystrym gościem. Dobrze wiesz, że to dopiero początek. Potrzebuję amuletu, o którym wspominał Wiktor. Znalazłeś go? Tak, mam go przy sobie. Świetnie. Pamiętasz, jak część z kopaczy mówiła ci, że Morwes jest nieuchwytny? Mieli rację. Ludzie są prości i głupi. Zebrałeś to dla mnie, czego potrzebowałam, niczego nie podejrzewając. Aha, czyli Diego nie jest Diegiem. Uwierzyłeś we wszystko, co ci powiedziałam. Obserwowałam każdy twój ruch. Nie zdziwiło cię to, że zupełnie nagle spotkałeś przy wódce cieni w podziemiach, że nikt nie poznał twarzy człowieka ze szkicu? Jesteś dokładnie tak jak Oldrich. Wierzysz w swoje umiejętności. Myślisz, że jesteś w stanie pokonać kogoś, kto jest od ciebie wiele razy potężniejszy. Potrzebowałem amuletu, który masz przy sobie. Magnat w pewnym momencie za bardzo uwierzył w swoje okulistyczne umiejętności i nie chciał mi go oddać. Szkoda, był dobrym uczniem. Zdaje się, że masz ten amulet przy sobie. Gratuluję, uprzedziłeś mnie. Mogę wyjąć broń? Co się stało z Oldrichem? Mów. To naprawdę jedyna rzecz, której jesteś ciekawy przed śmiercią? Oldrich wykonał swoje zadanie. Wyruszył do miejsca, z którego już nie powróci. Wybudził kogoś, kto zatrząśnie równowagą waszego świata. Oj. Twoja historia dobiegła końca, Oldricha również. What? Co? Co zamierzasz zrobić z tą bronią? Umarłam? Co się stało? Schowaj to! Nie mogę schować broni, gościu. Co? Aha, gościu mnie zbije, tak, bo... Aha. Fajnie. Co zamierzasz zrobić z tą bronią? O Jezu, kawalorn? Schowaj to! Już. Jezus Maria, gdzie jestem? Nie mam ubrania, nie mam nic. Halo? Klucz do magazynu. Klucz... Co? Kawalorn? Co tu się dzieje? Moja głowa. Co ja tu robię? Co się stało? W ogóle nie mam ubrań na sobie. Razem z Wasylem wyciągnęliśmy cię nieprzytomnego z wody. Co? Musieliśmy cię opatrzyć. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Muszę się koniecznie dostać do obozu. Mieszkańcom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Zapomnij o tym, w obozie panują sztywne zasady. Gdy bramy są zamknięte, to nikt się przez nie nie przeciśnie.
to naprawdę ważne. Wiem, kto jest zamieszany w morderstwa. Jest jeden sposób. Niebezpieczny, ale jest. O jakim sposobie mówisz? W lesie znajduje się nawiedzona chata. Należała wcześniej do Morgana, kuriera magów ognia. Mówiło się, że nie przemieszczał się on na nogach, ale używał czegoś tam. Może przez ten teleport dostaniesz się do obozu. Wiedz jednak, że las nie jest już tak bezpieczny jak kiedyś. Ja mam po lesie chodzić w nocy? Poradzę sobie z wilkami. Nie mówię o wilkach. W lesie grasuje potwór, którego nie udało się nikomu upolować. Podobnież atakuje każdego, kto tylko wejdzie do lasu. Nawiedzona chata i nieznany, niebezpieczny potwór? Idź tą ścieżką w stronę lasu i kieruj się prosto. Przejdź przez kładkę. Nawiedzona chata znajduje się gdzieś za rzeką. Co z moim ekwipunkiem? Nie mam pojęcia. Nie miałeś niczego, gdy wyciągnęliśmy cię z wody. Czy ja mogę iść spać? Widzę, że mogę to sobie pozabierać. Wasyl. No, cześć, tylko że ja nie mam... A nie, dobra, mam broń. Chociaż tyle. Czy ja mogę iść spać? Jeśli idziesz do lasu, to zapamiętaj to, o czym zaraz ci powiem. Dzięki, że mi pomagasz. Parę miesięcy temu konwój, który transportował mój przyjaciel, został napadnięty przez potwora. No super, naprawdę. Ciała mojego przyjaciela i reszty strażników nigdy nie odnaleziono, ale wóz z towarem powinien cały czas być w lesie. Myśliwi mówili, że potwór atakuje z zaskoczenia, zaskakując z wielkich drzew. Uważaj na siebie. Zeskakując z wielkich drzew. Mogę iść spać? Mogę otworzyć tą skrzynię? Mogę. Czy coś tu znajdę fajnego? Wytrychy. To jest żart jakiś? Czemu wy nie macie żadnego łóżka ani niczego? Ja nie chcę. Boziu. Co tu się dzieje? Naprawdę. Ja przez chwilę myślałam o tym, że... Moment, zanim się zapiszę. To nie... To tutaj chyba odcinek zaczęłam. Także... Zaczniemy się zapisywać od do samego dołu. Moi drodzy, myślę, że to i tak za chwilę będzie koniec tego odcinka. Ale no, niestety musimy się wybrać. Czy ja teraz już w ogóle jestem... nie mam w ogóle żadnej ochrony ani nic. To ciekawe, jak ja mam sobie poradzić z czymkolwiek. Dobra, las jest oświetlony, to fajnie. Kurde, dobra moi drodzy, myślę, że to będzie na tyle na dzisiejszy odcinek. Spróbuję się z wami w kolejnym odcinku spotkać w tym miejscu, gdzie się znajduje ten wózek z towarem. Ja sobie przypomnę, gdzie on jest. A tymczasem zaczniemy od tego miejsca, bo ja nie mam zamiaru za bardzo błądzić sobie. Bo mi się to bardzo nie widzi, że ja będę tak łazić i się zastanawiać, gdzie co jest. Także w kolejnym odcinku spróbujemy znaleźć ten wózek, o którym mówił Wasyl. I no. I zobaczymy, co dalej. Dobra, tak więc ja wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.